Cześć, witajcie. Dzisiaj zrecenzuję książkę, którą każdy fotograf zawodowy powinien mieć, przeczytać i wdrożyć generalnie, bo o to właśnie by tu chodziło. Tą książką jest Poza kadrem, żyć fotografią, żyć z fotografii Davida. No i tutaj przeczytam fonetycznie, ponieważ mam wątpliwości co do wymowy. Duchemina, wydawnictwo Galaktyka. Jest to pozycja wydana w 2010 roku. Patrzę tutaj, ona ma powyżej 250 stron, także jest to gruba książka. Książka składa się z dwóch, można powiedzieć, takich wątków, żeby było ciekawiej. Pierwszy wątek jest autorstwa właśnie Davida Duchemina. Tutaj jest autor w swojej postaci. Tutaj również mamy zdjęcie. I patrząc po spisie treści, po zawartości, mamy to, co napisał David Duchemin. I mamy dodatkowo takie rozdziały, w którym właśnie David Duchemin prezentuje innych fotografów. Po prostu jest to studium przypadku. Także mamy tutaj wstęp i mamy podstawy i po tych podstawach, weźmy stronę 19, mamy tutaj pierwszą parę, Chris and Lynn, mamy tutaj parę, które fotografuje śluby i po prostu autor podaje takie studium przypadku, jest tu przeprowadzony wywiad, opis, jak działa, jaki jest jakby sposób działania tej pary albo autora, więc książka jest jakby autorstwa Duchemina, natomiast są tam właśnie podrozdziały, w których pokazuje innych fotografów i to jest bardzo, bardzo dobre i dla niego, bo książka jest barwniejsza i dla tych fotografów mogą po prostu pokazać swoje zdjęcia. Nie ukrywajmy, ta książka jest bestsellerem, jest, tak jak wspomniałem, pozycją numer jeden, nie tylko właśnie w bibliotece fotografa zawodowego. Z czego książka się składa i dlaczego jest to według mnie pozycja obowiązkowa? Mamy na początku, oczywiście jest tutaj wstęp, w drugim rozdziale coś, co bym nazwał jako wprowadzeniem do zawodu fotografa, zachęceniem do bycia fotografem. Mamy tutaj takie podrozdziały: poznaj samego siebie, co kochasz, jaka jest oferta, w czym jesteś dobry, kogo to obchodzi, ale także poznaj swój rynek, czy poznaj swój fach. I później mamy takie przykłady, jak dojść właśnie do zarabiania na fotografii, jak dojść do bycia fotografem zawodowym. Zrób sobie plan stary, mamy tutaj podrozdział, nie rzucaj pracy na etacie, poszukaj mentora, przyłącz się do grupy, weź się do pracy, twoje granice czasu, umiejętności, twoje pierwsze zlecenie. Także nie wszystkie wymieniłem tutaj podrozdziały, ale zaledwie kilka. No i jest to wstęp właśnie do tego pierwszego zlecenia, czyli przygotowania do pierwszego zlecenia. Zmotywowanie się, znalezienie w sobie chęci do pracy, znalezienie motywacji do działania, przygotowanie się, przygotowanie jakby takiego planu przejścia z pracy etatowej na fotografię zawodową, a może nie porzucanie tej pracy etatowej. To wszystko właśnie tutaj mamy. Mamy rozdział trzeci, w którym autor już opowiada o tym, jakie elementy są ważne, jeśli chodzi o fotografię. Na początku, co mogę ci sprzedać, czym mogę służyć, czyli są to pytania, które określają ciebie w tej rozpiętości różnych dziedzin fotografowania zawodowego. Kreowanie marki, jak cię widzą, tak cię piszą, spraw, żeby cię kochali. Dalej mamy tutaj studium przypadku. Następne podrozdziały to jest: musisz mieć logo, wizytówka, później marketing, prawda, nawiązywanie kontaktu, badanie rynku, iść tam, gdzie nikogo nie ma, trzy błędne metafory na temat konkurencji, czyli wszystkie zagadnienia związane z byciem fotografem, prawda? I przedostatni rozdział czwarty, prowadzenie firmy. W tym rozdziale autor opisuje o pewnym ustawieniu swojego umysłu na właśnie zarabianie pieniędzy z fotografii, stworzenie z hobby twojego zawodu, bo większość fotografów myśli, że gdy jest dobrym, że to wystarczy, to wszystko się po prostu rozniesie samoistnie i będzie sławnym fotografem. Oczywiście nie, bo to można porównać do sytuacji, kiedy sprzedawca warzyw przenosi się do pustego, ciemnego lasu i krzyczy głośno: mam tu marchewkę, mam tutaj super ziemniaki, mam tutaj pomidory i tak dalej, prawda? Nikt go nie usłyszy, prawda? Nikt go nie usłyszy, nikt go nie zobaczy poza znajomymi. To jest absolutnie błędne stwierdzenie. I tutaj autor rozprawia się między innymi właśnie z takim myśleniem. Mamy tu takie podrozdziały jak umowa, sponsoring, finanse
I tutaj wymienię po kolei, bo to jest niesłychanie ważne. Zaczynaj z oszczędnościami. Pożyczaj sprzęt, a nie pieniądze. Tnij koszty, winny ma. Unikaj długów, bądź przygotowany na niespodzianki. Pamiętaj o podatkach. Oszczędzaj na siebie. Ceń swoją pracę odpowiednio. I następny twój krok. To jest w skrócie takie 10 przykazań, może tu jest troszeczkę więcej tych przykazań, zawodowego fotografa. Później mamy podrozdziały: nie jesteś supermarketem, sztuka negocjowania, bierz mnie, jestem twój, czerp z wielu strumieni, ubezpieczenie i studium przypadku. Ostatni rozdział jest to zestaw pytań i odpowiedzi oraz rozmowa z Joe'em McNellym, znanym fotografem, podróżnikiem. Także taka jest zawartość, jak wygląda książka. Zajrzyjmy tutaj do środka, przejrzyjmy kilka stron. Mamy tutaj drugi rozdział pod tytułem Praca, praca, praca. Ilustracja autorstwa właśnie Davida Duchemina, bo on jest takim fotografem, tak jak tutaj na blogu widać tutaj w nagłówku, on zajmuje się fotografowaniem dla agencji, dla organizacji pozarządowych, które w jakiś sposób chcą wpłynąć na polepszenie bytu osób, które są potrzebujące, po prostu mówiąc krótko, w krajach trzeciego świata. Także to jest jego fotografia i jest tutaj dużo zdjęć jego właśnie autorstwa, także ogląda się to bardzo dobrze. Co kawałek mamy dobre fotografie. Są to najczęściej jakieś obrazki z egzotycznych krajów, ale też również takie zdjęcie, które jest takim elementem żartobliwym. Tutaj po takim rozdziale mamy właśnie studium przypadku. Jest tutaj Kevin Clark i jest to na przykład fotografia kulinarna. Tych studiów przypadków jest tutaj więcej i są to bardzo, bardzo pouczające historie. Mamy tutaj kolejny rozdział, również fotografia autorstwa Davida Duchemina i tak dalej, i tak dalej. Kolejne rozdziały, kolejni autorzy prezentowani. Tutaj mamy fotografa podróżniczego, tu mamy właśnie rozdział prowadzenie firmy i kolejne studium przypadku, Zach Arias, który zajmuje się chociażby fotografowaniem zespołów muzycznych. I tak do końca, można powiedzieć, ta książka się tutaj ciągnie. Ta fotografia Davida Duchemina jest w takim stylu amerykańskim, w stylu estetycznym. Ona jest troszeczkę inna niż europejska fotografia. On wyrósł właśnie na takiej fotografii amerykańskiej, estetycznej. Czasem nawet taka pani się tutaj zdarzy. Tutaj mamy wywiad z Joe'em McNellym. Generalnie rzecz ujmując, bardzo pouczająca historia, bardzo potrzebna pozycja. Szczerze powiedziawszy, jest to książka, która uratowała mi niemal życie, ponieważ ja zaczynałem w takim świecie, gdzie wystarczyło mieć stronę internetową i wystarczyło mieć tam adres e-mail umieszczony i kontakt telefoniczny i to wystarczało, ale tylko do pewnego momentu. Później sytuacja się zupełnie zmieniła, no i mówiąc krótko, ten czas tego typu działania się zakończył. I ta książka uratowała mi życie. Pochłonąłem ją niemalże w jeden dzień i wszystko, absolutnie wszystko, co jest w niej zawarte, zastosowałem w swoim marketingu, zastosowałem w swoim życiu fotograficznym. I jest to, można powiedzieć, gdybym chciał tutaj narysować właśnie fotografię reklamową, czy zarabianie na fotografii, zilustrować to jakimś obrazem, to narysowałbym tutaj właśnie górę lodową. Oczywiście proporcje są jeszcze tutaj inne. I najczęściej fotografowie myślą, że cała fotografia jest tutaj, w tym wierzchołku. Absolutnie tak nie jest. Tutaj jest fotografia. Natomiast tutaj są takie elementy jak marketing, sprzedaż, psychologia, rozwój osobisty, czy chociażby finanse. Tych tutaj zagadnień jest zdecydowanie więcej. Ja wymieniłem tylko kilka, które fotograf powinien poznać. I David Duchemin właśnie kieruje naszą uwagę nie tyle na fotografię, chociaż są tam elementy fotograficzne w postaci chociażby zdjęć i przykładów zdjęć innych autorów, natomiast bardziej nas kieruje tutaj właśnie w te rejony. Żebyśmy zauważyli, że tak jak on pisze zresztą, że 90% to jest biznes, a 10% to jest fotografia. Tak więc pierwszą książką, którą rekomenduję, którą recenzuję, jest książka nie o fotografii, tylko o
biznesie fotograficznym, bo to jest najważniejsze. Bez tego twoja firma się nie będzie rozwijać, a pamiętaj, że ta książka to jest tylko zalążek. Dla mnie była takim zalążkiem, która otworzyła jakby oczy na prowadzenie biznesu fotograficznego i po tej książce sięgnąłem do kilkudziesięciu innych pozycji, które są również bardzo, bardzo potrzebne już konkretnie z różnych dziedzin związanych w ogóle właśnie z prowadzeniem biznesu. Także ta książka jest tylko początkiem dla fotografa w edukacji o finansach, o marketingu, o sprzedaży, o psychologii i o wielu, wielu jeszcze innych zagadnieniach. Nie oznacza to, że nie masz się rozwijać właśnie w fotografii. Oznacza to, żebyś wiedział, jakie są proporcje między właśnie fotografią a biznesem. Poza kadrem, żyć fotografią, żyć z fotografii i zapewniam was, że bez tej książki nie da się żyć, przynajmniej w fotograficznym życiu.